W parlamencie mówili o lokalnych telewizjach. Są nowe problemy, są problemy finansowe, są problemy polityczne. Bezpartyjni idą do Sejmu jako partia. Startujemy jako partia polityczna. Brzmi troszeczkę to groteskowo. Miliony dla gmin popegeerowskich. Jak zwykle dofinansowanie 98%. W czwartkowym wydaniu serwisu informacyjnego wita Państwa Paweł Guszała. Wczoraj w polskim parlamencie odbyło się spotkanie eksperckie senatorów i posłów z przedstawicielami telewizji lokalnych zrzeszonych w Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej. Do tej grupy należy m.in. telewizja Dami Jelenia Góra. Tematem rozmów było umiejscowienie lokalnych nadawców w debacie publicznej. Tuż przed tym spotkaniem odbyła się konferencja prasowa. W Polsce funkcjonuje ponad 150 telewizji lokalnych i regionalnych, które regularnie ogląda około 5 milionów widzów. Przeważnie mówimy o sprawach ważnych i ciekawych dla mieszkańców naszych małych ojczyzn. Tym razem w polskim parlamencie mówiono o nas. Czy widzimy ich miejsce i rolę w debacie publicznej? Czy widzimy ich miejsce i rolę w prawodawstwie? O tym chcemy rozmawiać podczas dzisiejszej konferencji panelu eksperckiego, ale o bliższe informacje na ten temat poproszę inspiratora dzisiejszego spotkania. Jesteśmy konsekwentni i spełniamy obietnicę, która padła podczas wysłuchania publicznego przy tak zwanej ustawie Lex Pilot, kiedy to telewizje lokalne, prawie wszystkie przyjechały na to spotkanie, występowały, zabierały głos i mówiły o swoich problemach, o swojej sytuacji, o tym, co chcą tak naprawdę robić, a gdzie mają postawione przeszkody, szczególnie przez rządzących. Dziś spełniamy tę obietnicę tu w sali Senatu. Telewizje lokalne istnieją tyle mniej więcej lat, co telewizja w ogóle. Historia telewizji kablowych w Polsce, ponad 30-letnia, to jest tak de facto historia demokracji w Polsce, bo tak jak zaczęły powstawać lawinowo telewizje w 1989 roku, decentralizując przekaz publiczny, przekaz informacyjny, a zarazem będąc dowodem upadku cenzury, stały się świadkiem narodzin demokracji. Są nowe problemy, są problemy finansowe, są problemy polityczne i chcemy raz jeszcze posłuchać, co to środowisko tak potrzebne dla rozwoju demokracji w ogóle i demokracji lokalnej ma do zaproponowania, a jak my możemy na te propozycje odpowiedzieć. Wnioski z wczorajszego spotkania eksperckiego mają posłużyć w następnej kadencji politycznej do wprowadzenia zmian wspierających funkcjonowanie telewizji lokalnych i regionalnych w Polsce. Pozostajemy w Warszawie, gdzie przed wspomnianym spotkaniem eksperckim odbyła się konferencja prasowa bezpartyjnych samorządowców. Bezpartyjni samorządowcy to ruch polityczny, który początkowo działał na szczeblu samorządowym. Obecnie dołącza do niego coraz więcej osób z całej Polski. Podczas wczorajszej konferencji prasowej pierwszym z poruszonych aspektów była formuła startu w najbliższych wyborach parlamentarnych. System jest tak skonstruowany, że to partie mają przywileje i partie zabetonowały całe środowisko, żeby mogły jak najwięcej dla siebie ugrać. Dlatego bezpartyjni samorządowcy idą do Sejmu jako partia, zarejestrowana partia, ale nie zmieniamy szyldu. Zostajemy pod starym szyldem. Bezpartyjni samorządowcy w 2018 roku zebrali ponad milion głosów. Ponad milion Polaków oddało na nas głos i nie możemy tego zmarnować. Wystartujemy w tych wyborach? I liczymy na zwycięstwo oraz na poparcie obywateli Polski. Drugi komunikat, startujemy jako partia polityczna. Brzmi troszeczkę to groteskowo, ale dlaczego? Tak jak moja koleżanka Ula powiedziała, kodeks wyborczy stworzony przez partie polityczne preferuje partie polityczne. Wyklucza tak naprawdę obywateli z funkcjonowania i życia publicznego, politycznego. Jeżeli chcemy funkcjonować w życiu publicznym, chcemy wziąć udział w wyborach, jesteśmy zmuszeni funkcjonować jako partia polityczna. Przykłady? Po pierwsze, partie polityczne rejestrują się w PKW od razu,
obywatele muszą zebrać podpisy. Stowarzyszenia nie mogą wziąć udziału i zarejestrować komitetu o swojej nazwie. W ogóle są niechronieni. Druga rzecz, subwencje, które po niej przysługują tylko partiom politycznym. Komitety wyborcze wyborców nie otrzymują subwencji, pomimo tego, że uzyskają wynik wyborczy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy bezpartyjni samorządowcy podczas spotkań tworzyli struktury i program wyborczy. W kwietniu zorganizowaliśmy konferencję, w której wzięło udział ponad 600 osób. Mam wrażenie, że z każdego zakątku kraju. Proszę Państwa, chcemy zaprosić Państwa na konferencję programową, która odbędzie się 15 lipca o godzinie 12. Chcemy zaprosić wszystkich do prezentacji naszego programu wyborczego. Zaproście swoich znajomych. Jesteśmy otwarci na wszystkie grupy społeczne, na samorządowców, na organizacje pozarządowe. Na wszystkich, którzy się definiują jako bezpartyjni. Wspomniano także o telewizjach lokalnych. Zdaniem bezpartyjnych samorządowców media te są bardzo istotne dla demokracji. Przecież informacje dotyczące naszych małych społeczności są najchętniej wyszukiwanymi. Dlatego też zaproponowano m.in., aby lokalne telewizje miały udział w zyskach z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Można to łatwo zorganizować poprzez na przykład zastosowanie algorytmu i podział pieniędzy z tego właśnie abonamentu dla poszczególnych redakcji. Na przykład bazując na zasięgach, bazując na liczbie odbiorców. To dzisiaj jest bardzo prosto mierzalne, bardzo prosto weryfikowalne. Kolejny punkt, który może się wydać niektórym z Państwa kontrowersyjny, ale uważamy, że kwota dotacji, która w tym roku wynosi blisko 3 miliardy złotych na telewizję publiczną, powinna być właśnie desygnowana i przeznaczona właśnie dla tych lokalnych telewizji, dla strażników lokalnej demokracji. Bardzo nam zależy na tym, żeby media były transparentne, niezależne, więc my się tej transparentności jako samorządowcy nie boimy. Znamy przypadki z Krakowa, z Wrocławia, kiedy ludzie narzekają, że miasta stworzyły własne media, one są jednostronne, niekrytyczne, a nie o to w samorządzie chodzi, nie o to chodzi w mediach, żeby te media były w jakiś sposób zależne. Tym samym bezpartyjni samorządowcy zadeklarowali przyłączenie się do inicjatywy Ratujmy Telewizje Lokalne. Po raz kolejny gminy, na terenie których przed laty działały państwowe gospodarstwa rolne, mogą ubiegać się o wysokie dofinansowanie dla swoich inwestycji. W poprzedniej edycji wsparcie otrzymało blisko 1900 inwestycji z 1300 gmin. Przeznaczono na ten cel ponad 4 miliardy złotych. Ponad 23 miliardy złotych na inwestycje. Robi wrażenie. W ramach rządowego programu inwestycji strategicznych, bardziej znanego pod nazwą Polski Ład, gminy popegeerowskie mogą ubiegać się o dofinansowanie dla swoich inwestycji. Wnioski należy składać do końca tego miesiąca. Jak zwykle dofinansowanie 98% i te gminy, w których przed zmianą systemu funkcjonowały PGR-y, będą mogły składać dwa wnioski, jeden do 2 milionów, drugi do 5 milionów. Ma to być ogromna szansa na tanią realizację dużych inwestycji dla gmin, na terenie których przed laty funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne. Będę dzisiaj także zachęcał, aby wszystkie gminy popegeerowskie z tej możliwości inwestycyjnej skorzystały, no bo dofinansowanie 98% to nie ma w historii tak wysokiego dofinansowania. Nawet te środki z Unii Europejskiej to tam 70%, 80%, teraz będzie maksymalnie 70%, natomiast tutaj 98%, więc de facto całe inwestycje państwo finansuje. W poprzedniej edycji gminy najczęściej otrzymywały wsparcie na remonty dróg, choć zdarzały się także dofinansowania na budowę nowych obiektów. Takie inwestycje właśnie w tych małych miejscowościach, na wioskach, tam gdzie przez lata to były te regiony zdegradowane i zapomniane także społecznie, inwestycyjnie, dzisiaj nadrabiamy ten czas. Do tej pory na wsparcie gmin popegeerowskich w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych przeznaczono ponad 4 miliardy złotych. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.